dzisiaj gościmy na Podlasiu. Jesteśmy tuż pod Tykocinem, gdzie znajduje się Europejska Wieś Bociania. To dwór Pętowo. Jak tam jest? Czy rzeczywiście mieszkają tam bociany? Jak wyglądają? Czy jest ich dużo? Czy mało? Za chwilkę się przekonamy. Ruszajmy! Pętowo to jedna z 16 wiosek bocianich na terenie Europy. Jest tutaj kilkanaście gniazd, w każdym bociany. Za chwilę spróbujemy je trochę lepiej poznać. To naprawdę piękne i potężne ptaki. Bocian biały, którego mamy przyjemność tutaj obserwować, ma ciało złożone tak naprawdę z trzech kolorów. Po pierwsze, większość jego ciała pokrywają białe pióra. Na końcu skrzydeł pióra lotne, lotki są koloru czarnego. Natomiast jego nogi i dziób są koloru czerwonego. Ten kolor bocian uzyskuje z pożywienia, które zdobywa. Zdarza się, że w niektórych krajach bociany mają dużo bardziej czerwone nogi i dzioby ze względu na to, jakie skorupiaki jedzą. Co ciekawe, małe bociany nie rodzą się wcale z czerwonym dziobem i nogami. Na początku ich dzioby i nogi są szare. Dopiero z czasem, właśnie dzięki diecie, nabierają pomarańczowo-czerwonego koloru. Łąki, takie jak tutaj wokół mnie, to idealne miejsce do życia dla bociana białego. Czym żywią się bociany? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że są mięsożerne. To znaczy, że żywią się innymi stworzeniami. Mogą to być zarówno niewielkie chrząszcze, dżdżownice, pasikoniki czy świerszcze, które znajdą w trawie. Ale też bardzo rzeczywiście lubią żaby. Żaby stanowią prawie 1/3 ich pożywienia. To całkiem sporo. Czasami polują też na małe gryzonie. Zdarza się też, że zjadają ryby albo inne malutkie ptaki. Jego wysokość nie przekracza zwykle metra. Natomiast jeśli chodzi o rozpiętość skrzydeł, to dochodzi nawet do 2 metrów szerokości. Wyobraźcie sobie, jak ogromne muszą być. Jeśli obserwowaliście kiedykolwiek bociany, na pewno zauważyliście, że bociany nie śpiewają. Robią coś innego. Klekoczą. I co ciekawe, za każdym razem, kiedy bocian wraca do gniazda, odbywa się właśnie takie wesołe i głośne klekotanie. Popatrzcie na tę piękną bocianią parę. Pod koniec marca wrócili z Afryki. Ich podróż była długa. Na pewno trwała ponad 2 miesiące. Naprawili swoje gniazdo i samica mogła w nim złożyć jaja. Zwykle bocianie samice składają od 3 do 6 jaj. Kiedy jaja są już w gnieździe, zaczyna się wysiadywanie. Trwa ono około 33 dni, czyli ponad miesiąc.
kiedy wyklują się młode bociany, po 2 miesiącach są gotowe do pierwszych samodzielnych kroków i do opuszczenia gniazda. Teraz czeka je trudne zadanie. Muszą nabrać sił i nauczyć się przetrwać, ponieważ już pod koniec września ruszą do Afryki. Podróż nie jest łatwa. Młode bociany wylatują wcześniej niż te już starsze i dojrzałe, ponieważ mają mniej sił, są mniej doświadczone i częściej muszą się zatrzymywać, codziennie pokonują trochę mniej kilometrów niż na przykład ich rodzice, którzy są dużo silniejsi. Pod koniec września można zobaczyć bocianie sejmiki, czyli grupy bocianów, które przygotowują się do odlotu. Ponownie ich podróż do Afryki trwa ponad 2 miesiące. Bociany lecą bardzo wysoko, ponad kilometr nad powierzchnią Ziemi. Dlatego zwykle ich nie widzimy. Czy wiedzieliście, że w Polsce mieszka bardzo dużo bocianów? 1/4, czyli co czwarty bocian na świecie, jest właśnie mieszkańcem Polski. Trzymajmy kciuki za młode bociany, aby urosły zdrowe i bezpiecznie dotarły do Afryki. W całej Europie, o ile nie na całym świecie, budowane są specjalne miejsca, w których można nie tylko chronić bociany, ale też można je poznać. Właściciele gospodarstwa, w którym jesteśmy, przygotowali dla nas właśnie taką niespodziankę, dzięki której możemy dowiedzieć się czegoś więcej o bocianach. Zobaczcie, mamy tutaj gniazdo bociana. Widać, kiedy się przyjrzymy, że zbudowane jest ono z różnego rodzaju patyczków, które są ze sobą połączone kawałkami ziemi i gliny. Czasem bociany wykorzystują też jakieś szmatki, resztki, które znajdą. I co ciekawe, takie gniazdo nie jest co roku budowane od nowa. Bociany, kiedy wracają z ciepłych krajów, znajdują już wcześniej zamieszkałe przez jakąś inną parę bocianów gniazdo i tylko je dobudowują, to znaczy, że je, można powiedzieć, naprawiają, dokładają kolejne elementy, dzięki któremu jest trwałe i mocne. I właśnie w takim gnieździe zakładają nową rodzinę. To gniazdo, chociaż wydaje się dosyć duże, prawda? Wcale nie jest jeszcze największe, gdyż największe bocianie gniazda dochodzą nawet do 2 metrów średnicy, czyli tyle, ile bocianie skrzydła. Myślę, że jeszcze musielibyśmy tak dodać taki kawałek, żeby to gniazdo było rzeczywiście takim największym, jakie się spotyka. Co ciekawe też, takie gniazdo może ważyć nawet 2 tony. To tyle, co samochód. Z tego powodu właśnie gospodarze, którzy goszczą u siebie bociany, bardzo często w momencie, kiedy bociany są za granicą, czyli w czasie naszej zimy, budują specjalne podesty, na które nakładają takie już istniejące gniazda. Popatrzmy, jak to wygląda. Popatrzmy teraz chwilę na pracę ornitologów. Ornitolog to osoba, która zajmuje się badaniem życia ptaków. To właśnie dzięki nim tak dużo wiemy o różnych gatunkach. Gdy w gnieździe pojawią się młode, ornitolog przystępuje do pracy. Na nogę każdego ptaka zakłada obrączkę. Taka czynność nazywa się obrączkowaniem ptaków. Każda obrączka ma swój numer, dzięki któremu wiemy, jak przebiega życie danego ptaka. Numery można odczytać z daleka, na przykład dzięki lornetkom. Ornitolodzy na całym świecie obserwują bociany. A czego dowiedzieliśmy się dzięki ornitologom i właśnie takiemu obrączkowaniu? Na przykład tego, że młode bociany, gdy wyruszą już w pierwszą podróż do Afryki, gdzie spędzają zimę, zwykle wracają do Polski dopiero najwcześniej po 2 latach. Wiemy też, że latają zwykle nad lądem, a nie nad morzem, bo to właśnie nad lądem są prądy powietrzne, które pomagają im się unosić bez machania skrzydłami. Zwróćcie jeszcze uwagę na to, jak wyglądają młode bociany. Widzicie, że nie mają jeszcze takich piór jak ich rodzice?
Tutaj żegnam już naszych ptasich podróżników. Bocianom mówię do widzenia, a Wam do zobaczenia w kolejnym odcinku.